Zdrówaś Maryjo, Boga Rodzico, błagamy Ciebie, Święta Dziewico, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, módl się za nami, zdrowaś Maryja. Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, módl się za nami, zdrowaś Maryja. O zbawcza hostio, godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram. Snuj srogi nęka wiernych ci, więc siłę pomoc zeweśni nam. Jednemu w Trójcy Władcy, niech będzie chwała w każdy czas. Niech On wieczysty żywy życiem swym, w ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Nadziei, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, módl się za nami. Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami. Matko Najmilsza, módl się za nami. Matko Przedziwna, módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Pomożna, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami.
zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolicą mądrości, módl się za nami. Przyczyną naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Dom Jezłoty, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Gwiazdo Zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chory, módl się za nami. Ucieczko grzeszny, módl się za nami. Pociecho migrantu, módl się za nami. Pocieszycielko strapiony, za nami. Pomoże niewierny, módl się za nami. Królowo aniołu, módl się za nami. Królowo patriarchu, módl się za nami. Królowo proroku, módl się za nami. Królowo apostołu, módl się za nami. Królowo męczenniku, módl się za nami. Królowo wyznawcy, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo różańca świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś uraczył weselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami
racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Wszystkie nasze sprawy, z którymi dzisiaj przyszliśmy na nabożeństwo majowe, zawierzajmy Panu Bogu przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny, modlitwą świętego Bernarda z Clairvaux. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywionym do Ciebie, o Panno nad Pannami, Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. W sposób szczególny polecajmy opiece Matki Bożej dzieci klas trzecich, które niebawem przystąpią do pierwszej spowiedzi Komunii Świętej, ich rodziców. Polecajmy młodzież, która za niespełna miesiąc przystąpi do sakramentu bierzmowania. Polecajmy maturzystów. Wołajmy razem: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Dzisiaj dzień uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona naszej ojczyzny. Módlmy się zatem za Polskę słowami księdza Piotra Skargi. Boże, rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej, błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a Synę swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, klęcząc przed Najświętszym Sakramentem, prośmy o pokój na Ukrainie modlitwą suplikacji. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci
zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Kolejna część naszych majówkowych rozważań. Dzisiaj tytuł: Z Maryją przez życie. Wiosenny, majowy czas poświęcony Maryi rozbrzmiewa nutami prawdy bliskimi sercu. W pieśni Była cicha i piękna jak wiosna, kryje się wzniosła prawda. Ona Boga na świat nam przyniosła. Matka Boga z dziecięciem w ramionach to jasny znak, że Pan Bóg jest blisko. W ramionach mamy, przy jej policzku, na jej kolanach. Ten sam Emanuel jest blisko nas, w Eucharystii, ale nie jako dziecię, lecz Zbawiciel, który oddał życie i pozostał z nami. Maria jest zawsze tam, gdzie jest jej Syn. Była w godzinie zwiastowania i pod krzyżem na Kalwarii. Obecność Matki przy dziecku mówi o miłości, jaką ma w sercu. Miłość Maryi nie da się porównać z żadną inną miłością ziemską, bo jej serce, niepokalane jak kryształ, kocha miłością wielką i czystą tak, że nie mąci jej żadna ludzka niedoskonałość. Jezus szedł przez życie z Maryją, a Maryja z Jezusem od poczęcia do śmierci. Droga Matki i Syna była drogą wyjątkowej miłości i pełnienia woli Ojca. Ich serca biły jednym rytmem, miały jedno pragnienie i obydwa były zdolne do największej ofiary. Z Maryją przez życie szło wielu świętych, bo jest ona najkrótszą drogą do Jezusa. Ostatnio upowszechnia się 33-dniowe przygotowanie do oddania się Maryi w niewolę miłości. Znakiem oddania jest łańcuszek z cudownym medalikiem założony na rękę. Bóg przez Maryję podaje ludziom coraz to nowe środki pobożności i uświęcenia. Był cudowny medalik, wołanie o pierwsze soboty miesiąca, a teraz jest procesja mężczyzn odmawiających różaniec i są wojownicy Maryi. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński pisał: patrząc na Maryję, zawsze widzę na jej ramionach Dziecię Boże. Dlatego działam per Mariam, bo wiem, że wszystko staje się przez Chrystusa, na którego ona wskazuje. Bogu Rodzica jest po to, aby nam nieustannie pokazywać swego Bożego Syna. Jeśli każdy wiek ma swoich świętych, oni świadczą, że Maryja sprawiła w nich wielkie rzeczy, więc nikogo nie powinno dziwić, że wielu idzie drogą do nieba z Maryją i przez Maryję. Nawet gdyby ktoś znał tylko Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryją, to jest w stanie odmawiać różaniec. O przywilejach Maryi można się dużo dowiedzieć z pieśni oraz z opisów łask i cudów za pośrednictwem Matki Bożej. W rodzinie Ulmów było Pismo Święte, książki wydawane przez Sodalicję Mariańską i dodatki do periodyków, więc Ulmowie byli na bieżąco z rozwijającą się teologią maryjną. Majowe nabożeństwa z tą swojską nutą litanii i pieśni oswajały serca z największą prawdą o dobroci Boga, jaka była dostępna ludziom przez pośrednictwo Maryi. Najstarsza córka nosząca imię patrona Polski Stanisława i najmłodsza, której patronką była Najświętsza Maria Panna, wskazują, że dzieci Ulmów wzrastały w cieniu świętych patronów ze świadomością, że oni reprezentują niebo, do którego one też zmierzają. Jeśli każda mama jest kochana i bliska sercu dziecka, to tym bardziej Mama Jezusa kocha
i opiekuje się dziećmi, które pod jej opiekę idą przez życie. Opiekę Matki Bożej wyraża obraz w markowskiej świątyni. Każde wezwanie litanii głosi inny przywilej Maryi. Dzieci lubią zmiany, więc oswajane z melodią i wezwaniami wzrastały w łasce i coraz bardziej świadomie z Maryją szły przez życie. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpił czas. Co dla zmysłu niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie wenieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi tym tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O Pani, ufność nasza w modlitwy Twej obronie, chroń nas, Królowo pokoju. O Pani, ufność nasza, w modlitwy Twej obronie, chroń nas, Królowo pokoju. O Pani, ufność nasza, w modlitwy Twej obronie, chroń nas, Królowo pokoju.